Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Muszę wam coś pokazać, chociaż podejrzewam, że część z was już to widziała. Zresztą wiele osób pisało do mnie o tym, już wam puszczam, proszę bardzo. Start. Ale strzał, słuchajcie, jesteśmy gotowi na wojnę, na otwartą wojnę z Kowalczykiem i z jego ekipą. To będzie wolna taka wojna jak Lid i Biedronka, słuchajcie. I teraz od razu apel, bo się tego nie boję. Mówię prosto tutaj do Kowalczyka, prosto mu twarz. Słuchaj, chcesz zjeść plecione? Chcesz zjeść plecione? To jedyna opcja, to musisz sobie kupić takie ciastka i tylko wtedy będziesz mówił. Ja jestem na diecie ogólnie, nie będę tutaj żadnych ciastek żarł. Paweł, co ty o tym sądzisz? Ja bym zjadł. To byś zjadł. Ciekawe, czy dobre. Dobrze, ale tak, bo komentarze ty sobie poczytałem pod tym filmem i jeden tu z widzów napisał pod spodem: Majki, dobra rada. Masz świetny sklep, fajny biznes, bardzo dobre promocje, ale za dużo Kowalczyka ciebie w jego filmikach nie ma i właśnie dlatego PR-owo wypadasz niestety kiepsko. Nakręcasz spiralę, w której sam się zapętlisz. Droga donikąd, serio, odpuść i zajmij się plecioną, drogi Majki. 54 łapki w górę. Bardzo boży komentarz. Bardzo boży komentarz. Jak widać, faktycznie to już nie działa, moi drodzy, bo ten film jest sprzed 7 dni i ma tylko 19 tysięcy wyświetleń. Na plecionie to nie jest wcale dobry wynik. Więc no, Majki tam nie wiem, kto się tam doradza te marketingowe ruchy, ale to wiesz co, to wymyśl coś innego, bo to się faktycznie nudne zaczyna robić. Nie wiem, może pan Janusz coś ci doradzi, tam jego się spytaj. Bo. Dobra, teraz przejdźmy do naszych zadziorowych spraw, bo jak to mówią, psy szczekają, karawana jedzie dalej, tak? Znaczy, że chyba dobrą robotę robimy, chyba te bajcze psy robią wrażenie. Ale oczywiście, że tak. Nie? Słuchaj, ja znam Majkiego nie od dziś. Wiem, że on się z ludźmi nie liczy, dla niego najważniejsze są słupki sprzedażowe, więc jeśli my wywołujemy u niego takie emocje, to o nas bardzo dobrze świadczy, za co wam, moi drodzy, nasi drodzy widzowie, bardzo dziękujemy. No i gratulacje też dla ekipy, bo robi dobrą robotę, no, tu wszyscy pracownicy i tyle. A my przejdźmy do rzeczy bieżących, bo wydarzyła się niesamowita historia. Proszę bardzo, są kurwinki, są enemy w nowych kolorach. Widzę, tu zadziało się. Pokazujmy dalej. Dużo. Kurde, no po prostu normalnie MR Byte, Krzysio. Dziesiątki. O, Krzysio. Jeszcze więcej dziesiątek. O, Krzysio. Trzynastki. Jeszcze więcej trzynastki. A to, bo tam też jest w dużym kolorze. O, tego kolorka nie było. Pokażmy. Bardzo ładny kolorek, fajny. No, Krzysiu, bardzo dziękujemy. Niestety, co z twojej roboty, jak tego nie będzie za 4 godziny, no, po filmiku. Ale to zawsze coś. Ale Krzyś obiecał, że naprawdę będzie się starał, będzie dawał sobie wszystko i tak zawali sklep gumami, że będą cały czas. Trochę mi się nie chce w to wierzyć, Paweł, co ty na to? No zobaczymy. No, dobra, to zobaczymy. Czas, tak powiedział. Czas pokaże, co my mamy tu nowego. Opowiadaj. Same nowości. Dlatego, że Westin zjeżdża tych do gumi wędek, to jeszcze będziemy wracali. Tak. Ale. Ale ja pójdę z tamtej strony, bo będzie lepsze światełko. Co tam masz? Dostaliśmy nowe kołowrotki od Mikado. I powiem ci, że wstydu nie ma. Oj, powiem wam, że no, byłem na targach Rybomania, oglądałem te kołowrotki na stoisku Mikado. To naprawdę, kurczę, robi wrażenie. Coś więcej o tym w ogóle wiesz? Przełożenia, tak. Ciężar. Słuchaj, są dwa modele. No. Jest Jeffs i jest Skydream. Jeffs tak. Jest nieco bardziej budżetowy. Aha. On jest wykonany z kompozytów. Ma korbkę CNC. Przełożenie 5.0 do 1. Nieco ponad 240 gramów wagi. Patrz, w fajnym opakowaniu to dostajemy, bardzo takim ekologicznym i neoprenowe bambożki na kołowrotek, tak, żeby sobie to zapiąć. Ale to jest fajne. Ty, patrz, niby taki mały szczegół, ale może się przydać, zwłaszcza... No z tego, co patrzyłem na stronie, to te kołowrotki są po 400 z hakiem. W ogóle, słuchajcie, ja słyszałem taką plotkę. Oczywiście to jest tylko plotka, że podobno jeden ze współwłaścicieli firmy Mikado, który łowi sandacze, zażyczył sobie, że chciałby mieć kołowrotek do łowienia sandaczy, który będzie mocny, lekki i taki po prostu
najlepszy. I to jest, to podobno są właśnie. No, to jest właśnie podobna propozycja. Wyższym modelem jest SkyDream. Oba kołowrotki występują w rozmiarze 3000 i 4000. SkyDream jest z węgielka zrobiony. Jest CNC, słuchaj, bezpośrednio wkręcana korba. Jest tytanowy kabłąk. Także półeczkę wyżej od... Nie machaj tak tym, bo ja nie nadążam. Nie nadążam. Co? Poczekaj, zrobię taki, o, zbliżenie nawet zrobię na ten kołowrotek, przyjrzyjcie się. Naprawdę designersko bardzo ładnie. One to generalnie wygląda. Bardzo lekko chodzą. Myślę, że to dzięki tym przełożeniom 5-0 do 1, mhm. Więc tutaj nie będzie się wędkarz męczył podczas startu. To SkyDream, a Jeffs? Tak samo. Tak samo. Tak samo. Czyli występ, uniwersal tak, tak zwany. 5-0 do 1 pozwoli nam lekko podbijać przynętę. Nie będziemy się męczyli podczas łowienia trochę cięższymi przynętami z opadu. I nie będziemy się tak męczyli łowiąc wobblerami, które stawiały większy opór w wodzie. Wtedy ma znaczenie te przełożenie kołowrotka, żeby nie męczyć ręki, żeby nam się lekko, przyjemnie łowiło. One ważą 228 bodajże, około 220 gramów. Ale ogólnie są leciutkie. Tak, 3-4 tysiączkę, tak. Są lekkie, bardzo maślana praca, nie ząbkuje, cichutko chodzi. Jak w sklepie wędkarskim maślana praca i nie ząbkują, to, to już o czym świadczy. Moi drodzy... W SkyDreamie też jest neoprenowy pokrowczyk. Ja od razu wam też powiem, że od razu sobie zamówiłem po sztuce. I no... Na testy może. Na testy tak. Boże, tak, od razu zaznaczyłem. No, jak na wisełce przetrwa taki. Od razu zaznaczyłem, że tu nie będzie żadnej litości, tak. Więc też będziecie mieć ode mnie jakieś tam informacje z nadwody, jak to się w ogóle sprawuje, czy się nie psuje i tak dalej. No bo to tak naprawdę to prezentujemy wam nowość na ten sezon, a tam, no a jak z łowieniem na to, to, no, to tyle wiemy, co i wy. Ale prezentują się kołowrotki naprawdę bardzo. Czas pokaże. Bardzo obiecująco. Trzeba wiesz, takim kołowrotkiem ze 3 miesiące połowić, żeby zobaczyć, jak on się zachowuje pod rybą, pod przynętami. Tak jest. Jak płynna jest praca hamulca, to jest bardzo istotne. Więc no, czas pokaże. Pawciu, a powiedz mi, AW2 już przyjechały? Nie. Wszyscy się pytają o to. No wiem. Ja też jak przyjechałem od razu po rybomanii, wpadłem na zaplecze, mówię, gdzie są W2? Nie ma. W3 mamy i W4. Bo tak, mamy W3 i W4. Podejrzewam, że od przyszłego tygodnia się zajmiemy tam jakimiś prezentacjami tych wędek. Tak, i dużo dlatego też, musimy pokazać. Tak, dlatego też piszcie, jakie modele, na co was interesują, czy to mają być okoniówki, czy szczupakówki, czy sandaczówki, czy czym jesteście teraz zainteresowani, czy może jeszcze wędki na pstrągi. Czyli znowu zaczniemy tę serię po kolei, takie co rok tak naprawdę to się powtarza, ale co rok nam się troszeczkę ten asortyment w sklepie też zmienia, są nowe rzeczy. Więc to, że były już dwa filmy, jak jecha wędka na okonia, no to teraz jak będzie następny, to prawdopodobnie te no, będą jakieś inne wędki, więc no to piszcie, co wam tam jest potrzeba i tyle. Tak, jak potarga. Tak wygląda nasze życie na co dzień. Jak potarga. Tak, ciężko wrócić do się rozruszać, bo ja się chyba starzeję. A to moja najlepsza rybomania w życiu. Bo nie byłem. Ja, byłem. A w niedzielę byłem. No byłem. Słuchajcie, sorry, przyjechałem na rybomanie rano w niedzielę. Szybko obleciałem, przybiłem piąteczki i na ryby pojechałem. Zajebiście było. Bo jednak inaczej jak człowiek jest jako taka osoba, która chce przyjść zobaczyć, prawda? A co innego tam tyrać przez te 4 dni. No taka jest, moi drodzy, prawda? Ciężka praca, wiesz, nogi i gardło to wysiada. No tak. Ale to jednak tak. Jest miłe, bo wiesz, dużo wędkarzy spotykasz, którzy mówią ci miłe rzeczy, więc takiego dostajesz takiej energii. A wiesz, że to są wędkarze, którzy w komentarzach piszą ci niemiłe rzeczy? Też? Nie wiem, no bardzo możliwe. Tak, ja już was nie pytałem. Ja wiem, jacy wy jesteście. Ilu łapek w dół tam. Tak, że wielu z was napisze tam, o Kowalczyk, ty grubasie, coś tam. A na targach już, o, dzień dobry, panie Kowalczyk, mogę zdjęcie? Spoko, jest bardzo wszystko miło, jest dobrze. Bardzo sympatycznie, fajna impreza, w rodzinnej atmosferze wszyscy się spotykają. Przecież podobnie jest też na targach Evolution. Także dokładnie. Fajnie, jakby takie imprezy były co tydzień, to nie, to ja bym zmienił branżę. Ale raz na jakiś czas jest naprawdę bardzo miło się spotkać. Dziwię się, że kilku takich ciekawych firm z naszej branży nie było. Nie za bardzo rozumiem dlaczego. Wiesz, jak patrzyłem na stoisko Mikado, no to serce rośnie, jak ta firma się rozwija i jak duże zainteresowanie wśród wędkarzy
budzi. No nawet do nas na stójce. Jak byś miał nowe wędki od Mikado? Nie, słuchaj. Co oni ci obiecali? Co oni ci obiecali? Jakie numery robiłem? Jak przychodzili do nas wędkarze, pytali o wędki no. Mikado, to ja im pokazywałem, że tam jest ich stoisko mhm. i na hasło towarzysz Gugała minus 50% będzie rabat. I latali tam. Słuchajcie. Takie wkręteczki sobie robiliśmy. Przypominamy, że wszystkie, że cała najnowsza seria Mikado Skydream i Mikado Jeffs, jakbyście chcieli przyjść, pomacać, już się sprzedawały? Zaraz nie będzie. Poważnie? No. Nie są to najtańsze wędki, opatrz wędki. Ale się sprzedają. Przychodzą, przymierzają do ręki, kurczę, pasuje, biorę. Nie? No i pięknie, bardzo fajnie. Znaczy, mi kilku firm brakowało, nie było Dragona i wiesz, i z tego ich asortymentu też jest sporo ciekawych rzeczy i nowości, które warto by było pokazać wędkarzom, ale co ja będę doradzał? Tak jest. Wiem, komu ja mogę doradzić, ale. Moi drodzy, tak więc jeszcze raz wam wszystkim bardzo dziękujemy. Serca rosną, jest fajnie, sezon się zaczyna, troszkę nam się ochłodziło, ale ja na przykład jutro rano lecę na rybki z kogutkiem. To będzie ciekawe. Wiesz, co kogut wymyślił? Przyjeżdża? Tak, mówi tak, sobie chodź, jakiś klenin powiem szybko na Wiśle. No, to nie wiem, jaki jest poziom, chyba minus 4 rano. A, to nie, ale po południu. Ale nie, no pojedziemy oczywiście. W takim słonku. Pojedziemy. Wiesz, gdzie pojedziemy. Wiem, gdzie. No. Tak więc my wiemy, wy wiecie, oni nie wiedzą. Nara.